dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa w Wycinankach Prasowych. Ja nazywam się Agnieszka Wiśniewska. A ja Jacek Rakowiecki. To jedziemy z przeglądem prasy i z tym, co ciekawego, żeśmy w ostatnich dniach przeczytali w tygodnikach, w internecie. Tajemnicą może jest to, że my zazwyczaj nagrywamy wtorek i zazwyczaj nie mamy polityki tak za bardzo, albo w ostatniej chwili ją dostajemy. Tak a się cieszę, mamy. Że dzisiaj mamy politykę i dzisiaj mogłam nadrobić lekturę w polityce. Obok dosyć przewidywalnych, niestety, analiz politycznych. Znaczy nudnych polityce, jak flaki z olejem, nie? Jak zresztą we wszystkich tygodnikach. W polityce powinny być one ciekawsze. I dlatego wspominam te analizy polityczne, bo można zrobić je w dwojaki sposób. Można zrobić trzy nudne, raczej przewidywalne strony o tym, o prawyborach w Platformie Obywatelskiej. Rzeczywiście jest tutaj sporo cytatów z polityków Platformy Obywatelskiej. Zdaje się, że tam wszyscy gadają. To są wszyscy gadają, nie podając nazwisk. I to są oczywiście jakieś takie zakulisowe informacje, ale jak się na koniec okazuje, ich jest bardzo, bardzo dużo i o tym jest ten cały artykuł. A można też, na przykład tak jak robi to Tygodnik Powszechny, całą sprawę prawyborów streścić w tekście, który nawet nie zajmuje 1/4 strony. W tekście bardzo ciekawego, bardzo cenionego przeze mnie dziennikarza, publicysta Andrzeja Stankiewicza, który pisze dla Onetu i pisze też dla Tygodnika Powszechnego. I tutaj pisze między innymi o prawyborach i o tym, że prezydent Poznania nie nadaje się na zająca. Mowa o Jacku Jaśkowiaku, który wystartuje w prawyborach razem z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Nie nadaje się na zająca, czyli zawodnika startującego w wyścigu tylko dla zachowania pozorów konkurencji. Skoro zdecydował się na udział w prawyborach prezydenckich Platformy, to po to, by wygrać, a to będzie oznaczać kłopoty w partii. W trzech zdaniach można powiedzieć naprawdę sporo ciekawych rzeczy o polityce. Można? Można. Ja jednak w obronie tej polityki ostatniej bym powiedział, że warto przeczytać dwa teksty. Jeden z Zbigniewa Rokity o Banderze, a właściwie kim jest Ukrainiec, z Lidem w czasach Kaczyńskiego i Zełenskiego. Stefan Bandera silniej włada polską niż ukraińską wyobraźnią. Nie będę zdradzał jego zawartości tego tekstu, ale biorąc właśnie pod uwagę polskie emocje związane z Banderą i banderowcami, warto to chyba przeczytać, ale jeden smaczny cytat. Pewien historyk ukraiński sprawdził w Google Trends, jak zmieniała się częstotliwość wpisywania słowa Bandera w internecie polsko, ukraińsko i rosyjskojęzycznym. Był jeden szczyt popularności w czasie Euromajdanu, a potem Google Trends pokazuje coś ciekawego. Na Ukrainie od 2015 roku spada popularność tego hasła, a w Polsce i w Rosji cieszy się stałą popularnością. Więc wydaje się, że ten Stefan Bandera jest takim przez nacjonalistów, bądź polskich, bądź ukraińskich, że tak powiem, wymyślonym straszakiem, takim strachem na wróble. Ale ciągle poszukiwanym, skoro ludzie w Google wpisują, tak, żeby się więcej dowiedzieć. Tak, zresztą rok temu Ukraińcy zrobili duże badania na temat swojego stosunku do rodzimych postaci historycznych. No i absolutnie pierwszy był Bogdan Chmielnicki, 73%, przy 7% negatywnych. Potem zupełnie w Polsce niestety nieznany Michajło Kruszewski, historyk. Iwan Mazepa, hetman, no tego znamy, ale tylko dzięki Sztuce Słowackiego. A większą od Bandery sympatią na Ukrainie cieszą się nawet Leonid Breżniew i car Piotr I. Więc myślę, że to są ciekawe informacje dla tych, którzy trzęsą się ze strachu przed Banderą i banderowcami. No i w polityce druga jeszcze rzecz, której ja nie zdążyłem jeszcze całej przeczytać, ale niezawodny jak zwykle Edwin Bendyk. Tak, to jest bunt Jokera, ale ty zdaje się coś więcej wiesz na temat tego tekstu. Ja tylko wiem, że Bendyka zawsze należy czytać. Bendyka należy czytać zawsze, bo to jest solidna firma. To jest po prostu dobrze sprawdzone, to jest też dobrze zresearchowane, ale też porównane z tym, co się wcześniej działo. Bendyk pisze o protestach, o buntach, które ostatnio obserwujemy. To jest Chile, Boliwia, Sudan, Irak, Algieria, Hongkong, Liban, Francja, Wielka Brytania. Tak odległe kraje łączą bezprecedensowe w skali i formie protesty społeczne.
Nadchodzi światowa rewolucja, pyta Bendyk, czy też nie należy szukać związków pomiędzy tymi zrywami? Bendyk pisał wiele tekstów o protestach społecznych, napisał też książki na ten temat, dużo mówił, pisał i analizował protesty ACTA, jak pamiętamy. I on, to jest ciekawe, bo zestawia te protesty, które się dzisiaj odbywają. To są między innymi żółte kamizelki, to jest rok minął od protestów żółtych kamizelek. Pisze bardzo, bardzo ciekawie o tych protestach francuskich, na przykład o tym, że różne badania pokazują, że jest skala, że zaskoczyła nie tylko skala przemocy z obu stron barykady, ale też społeczne przyzwolenie na tą przemoc. Dla 81% Francuzów demonstracje na ulicy to normalna forma wyrażania gniewu. 11% uważa, że usprawiedliwione jest niszczenie mienia publicznego. Byłam we Francji miesiąc temu i tam na sklepach, na witrynach masz po prostu nabite takie deski, do których się przyczepia dykty, zdejmuje dykty, przyczepia dykty, zdejmuje dykty, powybijane szyby, poklejone, pomazane, ale też tam trochę przetarte. To jest miasto, które po prostu, miasto i kraj, którym ciągle przechodzą protesty. Ludzie to akceptują, bo wiedzą, że te protesty są po prostu w słusznej sprawie. Ale to Francuzi to mieli zawsze. Tak niestety, jak zawsze, wyjątkowo brutalna była też francuska policja. Tak, tak. Fliki tak zwane. Bendyk zwraca uwagę na jedną ciekawostkę obok różnych innych takich cech charakterystycznych tych dzisiejszych protestów i takiego tła ich. Na przykład to, że dzisiaj protestujący, w przeciwieństwie do tych fal protestów sprzed kilku lat, mają już dużo podręczników, dużo ukazało się książek o protestach, że buntownicy i protestujący bardzo często używają dzisiaj argumentów naukowych i że, co ciekawe, zmieniła się taka wizualna maska tych protestów. Pamiętamy sprzed kilku lat takim znakiem, symbolem protestów była ta maska Guya Fawkesa, taka filmowa, a dzisiaj to jest maska Jokera. Na wielu z tych protestów ludzie, nie wiem, czy to Państwo zobaczycie, mam nadzieję, że to się jakoś uda, są umalowani w Jokera, jak mówi Bendyk o tej zmianie. Konkuruje ta maska Jokera z maską Guya Fawkesa, dominującego sprzed dekadą. To istotna zmiana pokazująca, że bunt przestał być romantyczny, stał się rewolucją o niejednoznacznym, właśnie jak Joker z ostatniej ekranizacji Potencjale. To ja Państwu jeszcze i Tobie powiem, że we Wproście kolejny ranking i szczerze powiem, już mi się zbiera na wymioty. Wprost się zresztą chwali tym, że ma tam jakąś ogromną... Że ma najwięcej rankingów wśród wszystkich tygodników. Cytowalność, tak, że ma cytowalność. To jest związane z tym, bo oczywiście, że każda redakcja na zasadzie takiej zapchaj dziury taką ciekawostkę gdzieś się wstawi, tylko że Wprost produkuje to po prostu jakoś seryjnie. Tym razem jest to ranking... Ranking pisarzy. Tak. Zarobków pisarzy. Moje pytanie brzmi... o czym ma mi to powiedzieć, tak? To znaczy, bo jeszcze rozumiem... Czy zarabiałem dużo, czy mało, no ale nie było... wobec kogo, tak? Bo jeżeli byśmy jeszcze zrobili jakiś ranking zarobków w ogóle w świecie kultury na przykład, tak? Żeby wtedy pokazać od tam, nie wiem, bibliotekarki w Pcimiu, z całym szacunkiem dla Pcimia, po właśnie, nie wiem, Katarzynę Bondę, tak? Czy Remigiusza Mroza. Tak nic z tego nie wynika, znaczy poza takim epatowaniem, to zresztą nie są jakieś straszliwe pieniądze, to nie są grube miliony, no ale to tam jest po kilkaset tysięcy zarabiają ci najlepsi, znaczy najlepsi, ci najlepsi sprzedający się. A widzisz, bo ja z tej listy, co, że z tego rankingu rozumiem, że to są najlepsi. Tak, bo ja z tej dwudziestki to szczerze powiem czytałem książki dwóch, Tokarczuk. I owszem, Bondy jeden przeczytałem kryminał, żeby zobaczyć, co to jest. Tu są też dwa bardzo nudne wywiady z panią Bondą i z panem Mrozem, którzy to są było ciekawe pewnie w takim... królami, parą królewską polskiego kryminału, a zarazem parą też prywatnie. Co by było ciekawe pewnie w takim rankingu, to pokazanie, że artyści bardzo często nie mogą liczyć na ubezpieczenie, nie są nigdzie zatrudnieni, więc na przykład jak zarabiają przez moment dużą ilość pieniędzy, a potem przez długo, długo nie zarabiają, nie mogą odprowadzać składek i na koniec tych rankingów, tych wielkich liczb, tych 100 tysięcy można by podawać, jaki mają na przykład taki wyciąg z ZUS-u, no będzie tak, wyglądać ich emerytura. Zresztą oczywiście te dane finansowe też są takie pi razy G wzięte, bo oczywiście redakcja nie ma ich PIT-ów,
ani nawet ich umów z wydawcami, tylko na podstawie różnych tam przesłanek coś tam spróbuję konstruować. Więc nie polecam tego wprost, choć jeżeli już, to ciekawa analiza Jana Śpiewaka, który wraca do, no wraca do właśnie krążącego ciągle tematu podwyżki podatków czy nie, ale robi jeszcze rzecz dość cenną, nawet jeżeli ktoś się z nim nie zgadza. A mianowicie robi taką swoją listę w ogóle, co teoretycznie swój byłoby ranking. Możliwe, tak jakby swój ranking. Znaczy to może nie jest taka kolejność, ale to jest i podatek od wielkich fortun, czy znaczy w ogóle takie różne podatki, które istnieją na przykład w świecie, a u nas się i to ba. W kapitalistycznym świecie, wolnorynkowym, podatek od przepływów finansowych, podatek spadkowy u nas przecież zlikwidowany przez Prawo i Sprawiedliwość zresztą jeszcze w poprzedniej kadencji, kwestia progresji, trzecia stawka PIT-u, podatek cyfrowy, który jak wiadomo, którego przyjechał, PiS się przestraszył. Tak. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale też powiedział, przykład, co możemy zrobić. Ale gdzie też na przykład podatek, przy którym ja bym płakał, ale płakał i płacił, to znaczy podatek od cukru, tak? Bo uwielbiam słodycze, więc to by mnie trafiło, ale może słusznie, no, może wtedy parę kilo ja bym stracił, albo państwo by zyskało z moich ciężko zarobionych pieniędzy. Także dla dobra państwa ja podatek od cukru mogę płacić. Mówiłeś o podatkach i o tym, że to jest taki temat, który krąży w związku z tym, że pojawiła się na przykład lewica w Sejmie i te i pomysły lewicowe, taka lewicowa odpowiedź na pisowskie państwo dobrobytu. Chciałam jeszcze do jednego tekstu się odnieść politycznego i o polityce. Tekst Łukasza Pawłowskiego z Kultury Liberalnej. Jak Zandberg został liberałem? Po fenomenalnym wystąpieniu Adriana Zandberga, takim kontr-expose, jak się o tym mówi, pojawiło się sporo komentarzy po liberalnej stronie, które przytacza Łukasz Pawłowski, między innymi na przykład komentarz Tomasza Lisa o tym, że poseł lewicy lansuje niebezpieczny ideologiczny pomysł i że to jest wszystko oczywiście jakieś takie szatańskie, że może tutaj błyskotliwe, takie Zandberga krąży nad Europą. Tak, błyskotliwe i bardzo dobrze skonstruowane przemówienie, ale jednak trzeba pamiętać, o co tutaj chodzi tym lewakom. Lewakom chodzi oczywiście na obranie się naszych pieniędzy. A co pokazuje Zandberg? Zandberg pokazuje, że pokazuje i mówi, z czego nie zdają sobie sprawy, cytuję Łukasza Pawłowskiego, nie zdają sobie sprawy adwersarze Zandberga, wiele propozycji przez niego złożonych można bronić i to wcale nie z perspektywy ideałów lewicowych, ale właśnie liberalnych, bliskich kulturze liberalnej. I takie pomysły Zandberga, które Łukasz Pawłowski bronił z perspektywy liberalnej, to jest na przykład zwiększenie wydatków na publiczny system opieki zdrowotnej, to jest zwiększenie środków na publiczną edukację. I jak kończy Pawłowski, dobrze by było, aby nie tylko nasza lewica, ale i publicyści rzekomo uznający się za liberałów, nie tylko skupili się na słowach polityków PiS-u, ale uważniej przyjrzeli się temu, co realnie dzieje się w kraju. Takich liberałów jak Łukasz Pawłowski trzeba słuchać. To ja ci od razu powiem, że właśnie na lewicy skoncentrował się Cezary Michalski, niezależny publicysta Newsweeka, w tymże Newsweeku. I no, przeprowadza wściekły atak na Zandberga przede wszystkim, w ogóle ostrzegając, właśnie PiS jest mało istotny. To Pawłowski jest odpowiedzią tak, na tego Cezarego. Mało istotny, właśnie. Tak, bo właściwie nawet łącznie z jakimiś takimi insynuacjami, że właściwie razem niewiele się różni od różnych europejskich partii postkomunistycznych, neokomunistów i tu uwaga, którzy często nie rozliczyli się nawet ze swojej stalinowskiej przeszłości, więc niech się Zandberg rozliczy ze swojej stalinowskiej przeszłości, bo my na to wszyscy czekamy. Natomiast szczerze jednak muszę powiedzieć, ubawiło mnie w tej wściekłości. Cezary Michalski wygłosił taką myśl. Jeśli Adrian Zandberg kiedykolwiek był twardy, to nie wobec PiS, tylko III RP, Platformy, KOD, za to, że są liberalne. Otóż ja bym Cezarego Michalskiego, drogi Czarku, znaliśmy się kiedyś, chciał powiedzieć, że tak się składa, że Zandberga widziałem wielokrotnie na antypisowskich demonstracjach, a ciebie nigdy. Co się stało? Czekamy.
Chciałam jedną rzecz jeszcze z Tygodnika Powszechnego polecić, chociaż Tygodnik Powszechny w zasadzie jestem w stanie polecać od deski do deski. To jest po prostu jakość sama w sobie, to jest klasa, to jest też masa informacji z, i masa tekstów reporterskich, takich analiz ze świata. To jest coś, czego nie ma, po prostu nie ma dzisiaj w żadnej gazecie, że otwiera się tygodnik i pierwsze, o czym się czyta o libijskiej straży przybrzeżnej. No, ja się nie chcę chwalić, ale ja zaczynałem pracować w Tygodniku Powszechnym, ale to było bardzo dawno temu. Naprawdę jest w 80-tych latach. Jest to wyśmienite, wyśmienite pismo. I w tym Tygodniku Powszechnym rozmowa z Sylwią Urbańską, socjolożką, która pracuje w Instytucie Socjologii na UW i ona zajmuje się między innymi badaniami wsi. I różne mity dotyczące wsi obala, mówi między innymi. Bo wieś w rzeczywistości wcale nie jest homogenicznie konserwatywna. W kampanii wyborczej widywaliśmy w telewizji premiera Morawieckiego, który spotyka się z lokalnymi przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich i ogłasza, że tu jest prawdziwa Polska, bo to, co robią wiejskie kobiety, ma uzdrowić kulturę i tradycję, a w konsekwencji przywrócić Polskę na właściwe tory. I podsumowuję tę rozmowę. Podsumowując, czy wieś, o której mówią politycy prawicy, nie istnieje. PiS ma mocny elektorat na wsi, ale nie widzi jej zróżnicowania i procesów emancypacji. Nie rozumie, że część wiejskich kobiet wykroczyła poza konserwatywne ramy, jakie chce im się narzucić, dlatego ta hałaśliwa cisza wokół wsi zasługuje na pokazywanie sprzecznych, niejednoznacznych procesów, które w tej chwili na niej zachodzą. Następny numer krytyki politycznej będzie o wsi. To zdradzę od razu. Wsi spokojne, wsi wesołe. Okazuje się, że nie taka super spójna i nie taka, jak sobie ją często bardzo stereotypowo wyobrażamy. Ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy z przeglądu ostatniego, dlatego że tutaj zresztą nawet na okładce jest jedna rzecz bardzo cenna moim zdaniem i to dla wszystkich, to znaczy dla mojego pokolenia może bardziej, takie, które już za chwilę będzie w wieku emerytalnym, ale dla młodszych też, bo wy będziecie w jeszcze gorszej sytuacji prawdopodobnie. My już wiemy, że emerytur nie będzie, tak, więc mamy złudzeń. Tak, i to jest taka bardzo rzetelna, jak zwykle u tej autorki, autorką jest profesor Leokadia Oręziak, znakomita polska ekonomistka, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, więc niezłej uczelni, która analizuje pomysł pracowniczych planów kapitałowych, tak? czyli taki sztandarowy pomysł PiS, o którym zresztą już wiadomo, że się posypał, bo w pierwszej turze ci pracownicy dużych zakładów jakby nie zgłosili swojego akcesu, czy też inaczej, wypisali się, bo to jest tak, że trzeba się wypisać, w znacznie większym odsetku niż PiS się tego spodziewał, ale też przy okazji Oręziak przypomina w ogóle kłopoty z systemem ubezpieczeń emerytalnych i mówi, co z tym fantem zrobić, przypominając też, że te polskie pomysły de facto sprywatyzowania emerytur to nie jest jakiś standard światowy, to nie jest wcale standard krajów kapitalistycznych. Wiele z nich nadal funkcjonuje na tym starym, tradycyjnym systemie jakby ubezpieczeń gwarantowanych przez państwo. A co się dzieje w krajach, w których w pełni wszystko sprywatyzowano, no to widzimy w tej chwili na ulicach Santiago de Chile i innych chilijskich miast. To jest kraj, gdzie zrealizowano wizję Leszka Balcerowicza. Pogratulować. Ja na koniec chciałam wspomnieć historię, którą przez chwilę żyło wielu, czyli historię wolnych krów. Na pewno słyszałeś historię wolnych krów z gminy Deszczno. Tę historię opisuje tygodnik Polityka. Jest to niezwykła historia krów, które żyły w gospodarstwie, później właściciel nie miał też środków, żeby je utrzymywać, więc one zostały puszczone wolno i tam sobie żyły wolno, ale zaczęły niestety wchodzić w szkodę, jak to takie zwierzęta sporawe, które żyją na wolności, tu się jakiś wypadek zdarzył, tu coś. Pojawił się problem polityczny, bo jak wiadomo, wolne krowy to bardzo polityczny problem. Jak chciano go rozwiązać? Politycznie sprawę klepnął minister rolnictwa i rozwoju Jan Ardanowski, w pewnym momencie mówiąc, kazałem zrobić porządek z tymi krowami. Tak, chodziło o to, żeby wszystkie do rzeźni po prostu, oczywiście. Ale powiem więcej, i mięso zutylizować w dodatku, nawet nie tak, bo nie było nie wiadomo, tak. jaki jest, bo te krowy nie były badane, więc było takie, więc nie było wiadomo, jaki jest ich stan zdrowia. W sprawie krów wolnych
hodowlę krów, interweniował nawet sam pan prezes Kaczyński u premiera. Również za humanitarnym rozwiązaniem tego problemu był prezydent Duda. W tym momencie ta sprawa stała się bardzo głośna, szukano miejsca dla wolnych krów. Udawało się je znaleźć, ale to też było dosyć skomplikowane, kiedy ktoś się dowiadywał, że tam mają być kupione gospodarstwo, w którym te krowy zamieszkają, nagle osoba sprzedająca gospodarstwo się wycofywała i tak dalej. W każdym razie ta sprawa się cały czas toczy. Okazało się, że w ostatnich miesiącach te krowy były zamknięte za takim elektrycznym pasuchem. Elektrycznym pasuchem, tak. No i miał tutaj czekać na zimę, ale w pewnym momencie co wolne krowy zrobiły? Uciekły. Jest podejrzenie, że może ktoś rzeczywiście wypuścił z tego elektrycznego pastucha. W każdym razie dzisiaj po tym dłuższym czasie znowu wolne krowy buszują po łąkach nad Wartą. I znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, jeżeli chodzi o wolne krowy, ale historia wolnych krów mnie naprawdę fascynuje i to, że one tutaj tyle się dyskutuje o nich, one wybierają koniec końców cały czas wolność. Mam nadzieję, że uda im się na tej wolności pozostać najdłużej. Bo to jest taki jakiś, powiedziałbym, symbol Polski, prawda? Taki, że chcemy być wolni, ale ciągle nas zamykają jakimś elektrycznym pastuchem. I jeszcze ta krowa, czy może mieć lepszy symbol Polski niż wolna krowa? A jeżeli takie problemy są z wolnymi krowami, to jakie problemy są w Polsce z wolnymi ludźmi, proszę Państwa?